Dzisiaj jest 23 lipiec, sobota 2022. Wrocław, centrum Wrocławia. To już widzieliście, że siano jest, trochę siana. Sam jestem na przystanku, dlatego że trochę czasu będzie do autobusu. Tutaj z tego przystanku autobusy tylko jeżdżą. Więc siano jest, jestem sam, więc swobodnie mogę tutaj, wiecie, rozumiecie, towarzysze, sobie poczekać. Teraz jest 12.16 Wrocław. 12.16 Wrocław, centrum miasta, linia 132, 142, Karłowice, więc widzicie, że jestem w miarę sam, dlatego mam troszeczkę czasu, żeby pokręcić. Widzę, że już pierwsza kropla spadła, więc no się zanosi, że może coś pokropi, czy nie. To są Naleśnice, to jest rynek, przystanek podwójny na Leśnice. Jest linia, więc jak po prostu widzicie, sobie tutaj zwiedzam Wrocław, dzisiaj sobota jest. I oczekuję chociaż pocztą pantoflową, jakiegoś telefonu i tak dalej, informacji od skundlonego, parszywego bandyty międzynarodowego Magdalena Kaliszowska, że może Bozia ją jakaś oświeci i ona, załóżmy, zmieni zdanie i zadzwoni na moje różne telefony, a mam ich kilka, i po prostu jakoś z dziećmi będzie się można ustawić, spotkać i tak dalej, aby przekazać kasę, załóżmy, coś na porozmawiać w jakiejś przyszłości i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to jest rozsądne wszystko i akceptowalne bardzo ogólnie przez wszystkich. Ale jej działanie, tego skundlonego bandyty międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, rejonówka Krzyki, pierwszy cywilny, jej strategia jest taka, że po prostu no delikwent ma wyciągnąć kopyta, koła, skarpetki, kule, trampki. No to jest totalna destrukcja po prostu, to co ona robi mnie, i ona to robi świadomie, bo nie wiem, 3 miliony razy jej w przeciągu tych 5 lat mówiłem: słuchaj, ogarnij się, no tak w nieskończoność po prostu to nie będzie trwało, że ty jako pracownik sądu możesz wszystko, mnie nękasz i tak dalej. Aha, więc pomału będę musiał chociaż kasę. Kochani, pozwólcie mi kasę tutaj szybko. Poczekajcie chwilkę, bo muszę tutaj kasę, wiecie, i te sprawy, towarzysze, towarzyszki, suwereni i tak dalej. Rozumiecie, że to trochę poczucia humoru po prostu trzeba prowadzić. Dobrze, kasa schowana już. Bo załóżmy, ten skundlony bandyta międzynarodowy, on jest na przegranej pozycji po prostu, więc tak długo, kiedy jest pracownikiem, jest bezkarny, a jak załóżmy na mordę albo na pysk na przykład można być wylanym, no to wtedy odpowiedzialność szybko się znajdzie, więc no tak to po prostu jest. Dlatego niniejszym chciałbym oficjalnie po raz kolejny poinformować tego skundlonego, parszywego bandytę międzynarodowego Magdalena Kaliszewska i odpowiedzialności, że akt oskarżenia już dawno był przygotowany. Spoko. Kara najwyższa, proste. Tam odczytać i wykonać. Ani, kochani, ani z pół sekundy nie trzeba się zastanawiać nad tym. 5 lat nie widziałem dzieci, kwitów na mnie nie ma. Mam 50 metrów orzeczone, 50 metrów. Z prokuratorii nie wiadomo jakiej, gdzieś tam, bo nie wiem, jaka to jest prokuratoria. Nie ogarniam tego. I 50 metrów od sędziny z nierodzinnego, więc załóżmy, ona jako pracownik bardzo cwanie się tutaj, no wręcz po prostu idealnie się zachowała i rozegrała to po prostu, że mam dwa razy po 50 metrów, czyli załóżmy, o, 100 metrów! 100 metrów się nie mogę do dzieci zbliżać. No. Więc mam uporczywe nękanie, którego nie było. Zostałem wrobiony w to. Pomyślcie sobie, jak można, kuźwa, nękać uporczywie pracownika sądu 2 lata. Pomyślcie, kto ma łeb? Kto ma, kurczę, łeb, żeby to ogarnął? Jak można? Jak to w ogóle możliwe jest, aby była taka sytuacja? To jest 7 na klecinę 29, 29. O,
To jest numer 29 na Klecinę, a to jedzie teraz trójka na Leśnicę. Trójka na Leśnicę jedzie. Że pokażcie mi jakieś informacje ogólne o statystyki i tak dalej. Gdzie to jest możliwe, aby ktokolwiek pozwolił sobie na taką sytuację, żeby nękać uporczywie, jak mam zapisane w papierach, pracownika rejonówki. Pomyślcie, nie wiem, 2 lata? Cholera jasna, już nawet nie wiem ile tam piszę. Że, no szok. Więc niby tam 2 lata nękałem tego skulonego, parszywego bandytę międzynarodowego. To jest numer 29-25. Chodzę po wolności, kręcę, mam filmiki. Oczywiście, że wszyscy moi doradcy City Offlander mówią, żeby ciepły moczem szczać na to, mieć to wyjebane i tak dalej. I w ogóle, i po prostu, i czekamy, no. Wszystko napisane jest, po prostu czekamy na rozwój sytuacji, więc tego typu rzeczy, kochani, odchodzą tutaj w tym kurwidołku sędziowsko-prokurwatorskim w tym naszym patologicznym Wrocławiu. Już 5. rok, czyli za panowania naszej super... Milicja! Co za czasy tam ten, no, wózek jakiś jedzie, więc czekajcie, no bo trochę ten, no, o czym mówiłem. Jak to możliwe po prostu, żeby gdzieś tak 2 lata nękałem pracownika sądu i chodzę po wolności i po prostu i nikt mnie nie chce po prostu. Gdyby załóżmy ktoś mnie chciał, to po prostu dawno już moja dusza by się od ciała, no, oddaliła, tym bardziej, że tam się melduje w tych korporacyjnych, no, budynkach. Proszę bardzo sobie usiąść, proszę. O, okej. No tutaj pan teraz przyszedł. Że melduje się w tych skundlonych, korporacyjnych budynkach Matrixa. Że jestem niewinny. Mówię im setkami razy. I oni mnie nie chcą złapać. Sorry, kochani. Jak ktoś użyje brzydkie słowo, to będzie miał do czynienia ze mną. Zapewniam was. No dobrze. No, więc to już taka patolka, załóżmy, trwa 5 lat i załóżmy każdemu to, załóżmy, pasuje, czyli to pasuje systemowi, czyli Magdalenie Kaliszewskiej, bo załóżmy tylko ona ma zysk, nikt więcej nie ma zysku, więc, no, więc pomyślmy sobie, jakie tam są jakieś prawa podstawowe, prawa naturalne, prawa człowieka, prawa dziecka i tak dalej. No, więc... przy fleszach tutaj, kurczę, no, świateł telewizyjnych i tak dalej, dochodzi do sytuacji po prostu, że za parszywej zmiany w okolicach 2020 wcześniej, później dochodzi do tego, że ojcom są odbierane dzieci i nie ma kwitów na to. Więc no, drodzy wolni ludzie, drodzy suwereni, drogie wolne sądy, sądy ludowe, sądy świadomych ludzi, niniejszym informuję was o tym, że jest roszczenie międzynarodowe wobec skundlonego subusa Temidy, parszywego zresztą, już od wielu lat, Magdalena Kaliszewska. Wydział pierwszy cywilny, rejonówka na Krzykach. Czy tutaj coś będzie widać? No, nic nie widać, nie ma numeru, ale to ma 5 wagoników. 5 wagoników ma. Dobrze. Więc właśnie po prostu się nie zgadzam z czymś takim, no i wiecie co ja na to. Więc no, czekamy na rozwój sytuacji. Dziękuję, pozdrawiam.